Cześć, witam Was. Mamy dosyć ładnie zapowiadający się poranek. No więc tak, w poprzednim odcinku pokazywałem Wam właściwie tego Daniela, tak? No bo to jest Daniel, on ma taką nazwę. To jest właściwie to jest WG 1100FS. No ale tak jak to poprzednim razem mówiłem, no jest to trochę nietypowa właśnie przez tą nazwę Daniel. No bo na werku jest napis Daniel, jak wszyscy wiemy, wszędzie można znaleźć informację, że były bez napisu Daniel. To było to samo, po prostu nie było tego napisu. Natomiast no, mnie się trafiła akurat taka wersja i teraz właśnie na forum założyłem temat, no i zobaczymy, co z tego wszystkiego wyjdzie, co panowie koledzy zdecydują, tak, czy będziemy poprawiać coś na temat wiedzy, czy nie. No jak na razie jeszcze jako takiego konsensusu nie ma. No więc tak, było jeszcze tam parę takich, że tak powiem, dodatkowych usterek wyskoczyło, ale to nie były usterki ani elektroniczne, ani po prostu typowo mechaniczne, tak. Nic nie było uszkodzone. Po prostu no ja w trakcie czyszczenia, wiadomo, mogłem coś przesunąć, mogłem coś ten i później to trzeba było wszystko skorygować, poprawić, ponieważ no nie chciał działać poprawnie. Teraz tak, jedna uwaga, nie patrzcie na mój wygląd, ponieważ nie spałem całą noc. No ni cholery, nie mogłem usnąć. Przepraszam za wrażenie. No ale no, nie dało rady usnąć i tyle. Syna zawiozłem rano do pracy. Poszedł na nadgodziny, więc go zawiozłem. Wróciłem do domu, zrobiło się widniej. No i postanowiłem Wam pokazać właśnie tego Daniela już wyczyszczonego. Żeby Wam udowodnić, że to jest ranek. Zobaczcie, która jest godzina. 7:23. 3 siebie. Więc tak to wygląda. Zmęczony jestem, odjeżdżam. Więc wygląda mnie kiepsko, pewnie. No ale nic, no, nic na to nie poradzę. No więc co? Ja już przyszykowałem sobie tutaj pewne tam gadżety, które ewentualnie byłyby potrzebne. Wkładka założona jest nowa, AT91, co pewnie wszyscy rozpoznają, a przynajmniej większość. Tak jak mówiłem, no co, do wymiany jest na pewno paski, do wymiany jest na pewno żarówka stopu, sensora stopu, no bo jest spalona. Poza tym pokrywa będzie wypolerowana. No, na chwilę obecną nie mam tak za bardzo na to czasu, a wiadomo, że to troszeczkę zajmuje, więc będę musiał nad tą pokrywą popracować. No i co, no pozostaną do przesmarowania jeszcze ewentualnie zawiasy, tak, no, pokrywa dosyć ciężko chodzi, a może nie tyle przy odpieraniu, co jest dosyć kłopotliwa w zamykaniu, ponieważ się nie domyka tak jak powinna, a to właśnie przez te ciasno chodzące zawiasy. No i co? Wszelkie potrzebne gadżety związane z odtwarzaniem mam przyszykowane. Zaraz zobaczycie, jak wygląda wkładka, jak pokażę Wam szablon kalibracji, żeby nie było, że niby nie jest skalibrowane, jest skalibrowane. Antyscatting będę musiał przesunąć z tego względu, że w instrukcji serwisowej wyczytałem, iż przy nacisku 2 gramy powinno być w takim a takim miejscu przesunięty ten ciężarek, więc na Waszych oczach przesunę w odpowiednie miejsce, chociaż nie jestem pewny, czy on nie jest tam przesunięty, ale to zaraz zobaczymy. Po prostu nie pamiętam, ale z tego co pamiętam, to jest w położeniu 2, czyli tam jest na 1,4, 1,5 grama, a ja mam trochę więcej. Bo z tego co pamiętam, to jest 1,96 albo 2, coś takiego.
wagę mam naszykowaną, więc wam też pokażę. Tutaj płyn do czyszczenia płyt, szmatka. Płyta też jest naszykowana. No więc co? Ja się biorę za przestawienie kamery, znaczy zmienię kamerę, żeby to było wszystko widoczne. No i co? No i to by było, można powiedzieć, na tyle, na chwilę obecną, i za chwilę zobaczycie już WG 1100 FPS wyczyszczonego, działającego, sprawnego. No i przy okazji po kolei będę wam mówił, co było robione, ewentualnie co musiałem poprawić, tak? Co przez przypadek, jak to się mówi, spitoliłem. No ale to wszystko już jest poprawione, jest wszystko działa tak, jak należy. Więc co? Bierzemy się do działania. No i co? Jesteśmy z powrotem. Wybaczcie, ale mam katar. Tutaj to jest norma. Więc będę pociągał trochę nohem. No więc tak. Jak widać, jest wyczyszczony, umyty. Więc no tak to będzie się prezentować. Jak widać, nie wiem czy to widać, ale wkładka jest żółta. Jest to AT91. Teraz tak. Tutaj macie pudełko. Żeby nie było, że używane czy coś. Więc wkładka. Osłona zabezpieczająca igłę też jest. No i teraz tak. Kolej gadżety. Waga. No. W tej chwili jest wyłączona. Jest zamknięta, jest wyłączona, ale jak to tam położę i położę igłę, no, wszystko wam pokażę. Tutaj mamy przygotowaną płytę. Będę musiał zrobić common crate, zdaje się, tam jest, ale to nic. Płyta leży, czeka. Dodam, że już była czyszczona, ale dla pewności, tak jak pokazywałem wcześniej, płyn do mycia płyt jest naszykowany, gdyby tam trzeba było dać awarii, bo ja ją czyściłem, no ale wiadomo jak to jest, nie? No i tutaj mamy szablon kalibracji igły. Tutaj z tyłu jest opis, jak to wszystko zrobić. No więc co? Igła jest skalibrowana, ustawiona tak, jakbyś powinna. Nacisk igły to jest około 2 gram, więc ja tutaj będę musiał przesunąć, tak jak pokazywałem wam wcześniej. Może przestawię ten aparat, a tak. O, tutaj jest ciężarek z cuttingu. Będę musiał go przesunąć na 3, ponieważ no, w instrukcji serwisowej jest powiedziane, że właśnie jeśli waga nacisku igły na płytę to jest 2 gramy, a ciężar antyskatingu powinien być ustawiony w tej trzeciej, w tym trzecim położeniu, to są takie kreski i to musi być na tym, na tej trzeciej kresce. No więc przesunąłem, jak widzieliście. No i teraz tak, widać, zabezpieczenie jest, które teraz muszę zdjąć. O, żeby wam pokazać, przeczyszczę igłę, o, jak się kurzy, a to chyba ze szczoteczki. Więc tak, bierzemy wagę, trzeba ją najpierw otworzyć, to nie będzie taką prostą sprawą, jedną ręką, nie jest, otworzyło się. Zdejmiemy ten krążek do singli. Widzicie? Waga. Teraz no ja to kręcę z ręki, więc co ona tu pokazuje? 0,0. Nie wiem, czy to będzie widać. Pokazuje 0,0. No i teraz będę musiał
Wziąłeś ramię. Opuściłem igłę. I zobaczcie, samica waga pokazuje. Nie wiem, czy to będzie widać, czy nie będzie widać. 2,13 jest trochę za dużo. Zaraz to postaram się skorygować. Nie wiem, czemu to tak wyszło, ale tak jest. A tak nie powinno być. Żeby mi to nie spadło teraz. Więc postaramy się to skorygować. Zero dziesięć, dwa dziesięć. Jest idealnie dwa. Dwa, jeden. Dobrze, no teraz wam pokażę. Widać 2,01. Jest skorygowane. Nie wiem, musiało się coś przedstawić. Jak go wczoraj składałem. No i teraz. Teraz będę miał problem, żeby go znowu ustawić, żeby mi to nie spadło, ponieważ aparat jest dosyć ciężki i ciągnie całość to po prostu, że się przewraca. No więc co? Waga. Jak jest wyłączone, jest ciężko, chodzi to ramię. Wagę możemy wyłączyć. Jak widać, zawieszenie chodzi razem z ramieniem, ponieważ on jest tam podczepiony na takich czterech sprężynach cały czas jest i po prostu ma takie i to jest amortyzacja jego, także dodatkowa, pomimo tego, że nogi to jeszcze tutaj właśnie jest pływający. No i tak, antyskating jest ustawiony tak jak instrukcja serwisowa podaje. Kąt ustawienia igły też jest prawidłowy. No i teraz co? Teraz by trzeba było go, jak to się mówi, włączyć. Co jeszcze można powiedzieć o nim? No to poczytałem troszeczkę tej instrukcji serwisowej, w ogóle instrukcji obsługi tego gramofonu i tam jest napisana dosyć ciekawa rzecz, że start talerza do prawidłowych obrotów to jest około 4 sekund. Więc teraz zanim włączę, ja go wezmę w rękę. Przełączę teraz kamerę na tył, żebyście wy widzieli, no i żebym ja widział, co wy widzicie. Więc muszę odwrócić kamerę. No i już. Kamera jest odwrócona. Teraz kręcę z ręki, więc może troszeczkę drżeć. Drżeć właściwie, prawidłowo mówiąc. No i co? No i zaczynamy, tak? Ja go włączę i patrzcie na komin. Co się będzie działo. Tak jak widać, tutaj jest pomarańczowe światełko. No i teraz mu zapodam obroty 33 i 300 na 300 dużą płytę. Właściwie to 330, no ale. Ale nic. Zrobimy to na razie bez płyty. Widzicie, złapał obroty. No, trwało to gdzieś około 3-4 sekund. No, w instrukcji, tak jak mówiłem, no, podane jest, czy że 4 sekundy talerz startuje. No, może i tak, ale to taka ciekawostka, tak? Bo może nie wszyscy mają dostęp do instrukcji czy coś, no ale w każdym razie tak to jest. No, dobra, robimy stop. Właśnie nie wiem, co. To jest to puknięcie, tego nie było. Pewnie się masa odczepiła. Gdzieś, tylko gdzie? Czy to ramię, czy coś? No, zobaczymy później, ponieważ no, on jeszcze nie jest tak do końca poskręcany. Tutaj nie jest dokręcony cały ten chassis. A to tylko dlatego, że no, wiadomo, tu będę musiał ten sensor stopu. Jeszcze wymienić mu żarówkę, no więc skręcanie, rozkręcanie, no jest w każdym razie tak jest, działa wszystko w porządku. Teraz tak, co mu jeszcze było dodatkowo? No dodatkowo porobiło się tak, że
Wiadomo, żeby go wyczyścić w środku, no musiałem to wszystko podnieść, tak? No i w momencie, gdy podniosłem do góry, tak, tam mi, tu idzie taka z tyłu, właśnie przy tej tylnej belce, idzie dosyć gruba wiązka przewodów. No i ona mi po prostu przeszkadzała. No więc te przewody odsunąłem. No i później złożyłem wszystko do kupy, tak, zamknąłem, jadę startu, no wszystko cacy, ładnie wystartował. Ale przed końcem płyty igła po prostu jakby miała gdzieś opór, nie mogła się przesunąć do samego końca. No i był dylemat, bo nie wiedziałem za bardzo, o co chodzi. No, ale metodą prób i błędów wyszło mi na to, że po prostu te przewody, które tu właśnie idą, no muszą być dokładnie tam w tym, jak najbliżej tej ścianki. Ponieważ, no, jak widać, obudowa nie jest zbyt gruba. Sam mechanizm też troszeczkę miejsca tam w dół zajmuje. No i wyszło na to, że po prostu mechanizm obracający ramię opierał się o te przewody i dlatego ona nie mogła tam dalej i, jak to się mówi, dojść do końca. Więc musiałem to wszystko poprawić. Później okazało się, że po prostu ze starości, no, jakby nie było, no to jest 78 rok, jak pamiętacie. No to już ma 31, dobrze mówię? 30. Zaraz, 30 lat to będzie 2088, to jest 10, 98, 20, 2008, 30, 2018, 41 lat. No to już galancie. Także no, sami rozumiecie, nie? I po prostu cały chassis, cały ten werk był o, no, jakiś milimetr do 2 mm głębiej niż powinien być. I efekt był taki, że nie zawsze załączał się talerz. Znaczy obroty talerza nie zawsze się załączały. Czyli silnik po prostu nie ten. A tam tutaj w tym miejscu mniej więcej, w tym rogu tutaj jest podłączenie całego mechanizmu napędowego. No i tam te kable jakoś tak się układały, że po prostu no, w momencie, gdy on był za nisko, to tam coś nie stykało i talerz nie startował. No i musiałem sobie wymyśleć, jak to zrobić, żeby go z powrotem unieść tak, żeby był na tej samej wysokości, co. A zorientowałem się właśnie po tym, że tutaj ta część, jak to się mówi, bo to właściwie to nie jest wzmacniacz, to jest zestaw potencjometrów, tak, przełączników. Tutaj jest wzmacniacz korekcyjny i przedwzmacniacz gramofonowy, tak, więc wszystkie te elementy, one są troszeczkę, jak to widać, one wystają ponad drewnianą obudowę, natomiast to było po prostu na równo. No i właśnie potem się zorientowałem, no mówię, skoro no musi być jednakowo, nie? No i dylemat był z tym, jak to zrobić, tak? Żeby go podnieść, co mu tam zapodać. No i wymyśliłem, że dla, jak to się mówi, większej amortyzacji zastosuję kawałki gumy. No i pociąłem kawałek starej rowerowej dętki, takie małe, niewielkie kwadraciki, tutaj, tutaj i tu w tym rogu są kwadraciki, natomiast tutaj w tym rogu, ponieważ tu nie ma nic, bo nie może być, to tam przeszkadzałoby to z elektroniką i tu jest taki cieniutki rowek zrobiony, no więc musiałem takie cienkie paski tutaj wkleić i na tej stronie i na tam, i tam z tyłu. No i to spowodowało, że gramofon poszedł o te, no, na taką wysokość, jak właśnie to. No i wszystko jest ok. Teraz tak. Jak to zrobić, żeby wam pokazać? Zaraz zobaczymy, może tak będzie stał dosyć stabilnie.
zrobię tak. O, widać? Widać. No bo teraz muszę założyć płytę, więc... więc no będę potrzebował dwóch rąk, tak? Więc tak. Na warsztat weźmiemy Lombard. Płytę Live. To jest ich druga płyta w dorobku, jak wiemy. Pierwsza to była Śmierć w dyskotece. To jest druga. Tak jak mówiłem, ona była czyszczona, ale już się troszkę ukurzyła. No więc co, zrobimy tak, że ją przeczyścimy. I to zrobię zaraz, która to jest strona. Słowa chodzą słownie, to jest druga. To zrobimy pierwszą stronę. Bierzemy sobie ten płyn do czyszczenia płyt. A i robimy psik. No i teraz obracając talerzem, akurat mam na talerzu, jeśli robię to wcześniej, to po prostu biorę i jeżdżę dookoła szmatką, o, w ten sposób, zabierając cały kurz, który się tu zgromadził. Też nie wszystko da się usunąć, ale większość przynajmniej można w ten sposób usunąć. Jeszcze się jakiś, nie wiem, opiłek od tej płyty. Widać, że ona była bardzo mało używana. Ponieważ ja ją słuchałem wczoraj i powiem wam, że no po prostu nawet za bardzo nie trzeszczy, więc używana była mało. A jeśli nawet była częściej używana, to używana była właśnie na nim. No i ktoś po prostu dbał o płyty. Powiem, że akurat tą płytę, jak i wiele jeszcze innych, zakupiłem od tego samego człowieka. Po prostu no, człowiek się pozbył, jak się mówi, pozbył gramofonu, więc na co mu płytę, tak? No, więc odkupiłem od niego. No i jest parę takich właśnie krótków, jak Papa Dance, Nasz Ziemski Jeden, bodajże tak. No tam są jeszcze stare takie płyty. Stare wojskowe piosenki są też, ale jest Republika, pierwsza płyta, później co tam, Nocny Patrol, Manamu, Lady Punk, pierwsza płyta, no wiecie sami, różne takie. No i teraz tak, to co? Sprawdzamy, czy działa, tak? Wszystko. Więc tak, i od razu powiem, że muszę wyłączyć mono, bo było wyłączone. No i co? I jedziemy z tym koksem. Dobra, ja wezmę w rękę, już teraz nie muszę mieć, jak to się mówi, dwóch rąk. Włączony jest, co mnie załapał. O, teraz. Ustabilizował obroty. No i opuszczamy. Ja go przyciszę troszkę, ponieważ jest wcześnie rano. Więc nie chcę, żeby... No i teraz tak, sprawdzimy balans, który działa. Co prawda wy będziecie troszkę gorzej słyszeli, ponieważ lewa kolumna jest zastawiona sprzętem, więc będzie ją troszkę słabiej słychać.
już dziwnie wsiąkło. Dobra, tu mamy, no tutaj mamy przycisk mano. Słychać, dźwięk się zmienił. Tutaj jest gramofon, tutaj jest dodatkowy źródłość, magnetofon, tuner. Można podłączyć tutaj pod te gniazda, które są z boku. No i jest dość ciekawa sprawa z tym, tym całym ustrojstwem. Ponieważ no, w instrukcji wyczytałem, że można przykładowo na magnetofonie nagrywać właśnie odtwarzaną płytę lub to, co jest nadawane aktualnie w tunerze. Że to idzie po prostu przez gramofon i można nagrać albo tuner, albo czy tam jak ktoś chce, no, można taki magnetofon podłączyć, ale może być niekompatybilne. Albo po prostu z płyty, tak? No teraz tak, podniesiemy ramię do góry. No i teraz sobie tu jeszcze pokazać. No to, że tam potencjometry działają, to jest wiadome, nie ma żadnych trzasków ani nic. No tutaj mamy wysokie, niskie, wyciszenie wysokich, niskich, to działa, 20 dB też. No i tutaj jest kontur. To wszystkie punkty działają, to możecie mi wierzyć na słowo. A chociaż opuścimy. Wycięło. Wycięło niskie. Wycięło wysokie. Kontur. No, także to było wszystko widać. No i teraz warto by było pokazać to, że on się zatrzymuje na końcu. Tylko teraz ja muszę trafić tak, żeby już nie puszczać jest kolejnego nagrania, bo znowu już będę musiał wpisywać. O, powinno być dobrze. No i teraz zobaczcie, opuścimy ramię, tak. Sam automatycznie wrócił. Czyli wygląda na to, że wszystko jest sprawne. Więc tak, no teraz jeszcze pozostanie mi właśnie polerka tej pokrywy, poprawienie tamtych zawiasów, ponieważ no zobaczcie, jak to ciężko wszystko idzie. I jak zamknę, widzicie, on jest o. I teraz, żeby to domknąć, to muszę tutaj mocno naciskać. O. I on wtedy jeszcze no jest tak w miarę, że ma jeszcze luz, ale niewielki, więc będzie trzeba tam zawiasy poprawić, nasmarować. Wskaźniki VIU działają. Tylko, że tak, no jest wiadomo, pół do ósmej, trochę dalej już. No nie chciałbym teraz, bo żona jeszcze śpi, nie chciałbym jej obudzić, a one niestety, ale działają na zakres siły głosu. Więc przy cichym dźwięku one tam minimalnie się wychylają tylko. No i co, no tak jak widać, wszystko działa, wszystko sprawne. Wystarczyło go tylko ładnie wyczyścić. Tam gumę, wiadomo, tu... Chociaż jeszcze i też nie do końca, bo tutaj widzicie, no jeszcze są ślady, ale to wszystko jeszcze jest przede mną. Po prostu no teraz już w miarę możliwości wolnego czasu po prostu będę go dopieszczał. No bo tu trzeba będzie pousuwać takiego. Ja już ma tam takich parę właśnie takich, jak ja to nazywam, zadziorów. No ale. Sprzęt jest, działa sprawny w 100%. No może właśnie oprócz tego, że paski trzeba wymienić, no i ten sensor tutaj, bo no, on powinien się świecić, nie świeci się, bo żarówka padła. No i co? No 7 zł żarówka, no ludzie, przesada lekka, tak?
Chociaż zobaczę, no jeśli nie zrobię podświetlenia LED-owego, no to po prostu będę musiał kupić raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć żarówek na 100 mA. No i wymienić wszystkie, tak, no bo jeśli wymienię tylko stop, no to będzie jaśniejszy, tak, wiadomo. No i co? No i tak to wygląda, no. Myślę, że sprzęt warty swoich pieniędzy, które zapłaciłem. Ja osobiście jestem bardzo zadowolony. Tylko teraz jeszcze, no, muszę wykombinować, gdzie on będzie stał, ponieważ on jest dosyć ciężki, no i dosyć wrażliwy, jeśli chodzi o uderzenia, o puknięcia. Chociaż ten właśnie pływający chassis jest dosyć dobrym rozwiązaniem w jego przypadku, ale wtedy igła po prostu pracuje, ona tak faluje, nie? Jak się tam trąci, czy nawet tak jak w moim przypadku tutaj drewniane podłogi, więc no jak ktoś idzie ciężki, wiadomo, podłogi drżą i wtedy ta igła robi takie, i ona tak po pewnym czasie się uspokaja, nie? No więc co, no, tak to wszystko wygląda. Pokazałem nacisk igły, pokazałem, no jedynie nie pokazałem, ale to ciężko będzie, po prostu zakłada się szablon, o, no i igłę się ustawia, tutaj są takie punkty, no i czoło tego wkładki musi być równo z tymi liniami, zarówno tu, jak i tu. No i wtedy kąt natarcia igły, czy kąt ustawienia igły jest prawidłowy. No i wiadomo, no trzeba odpowiednio ustawić ciężar nacisku. Można to wyczytać właśnie na pudełku. Tutaj akurat tu nie będzie. Tutaj nie ma nic. Tutaj też nie. A tutaj coś będzie. Ja muszę zobaczyć, tak. Nie, nie ma, ale gdzieś tu miałem instrukcję. I chyba w tej instrukcji właśnie znalazłem, jaki jest ciężar. Jaki powinien być ciężar dopuszczalny. No ale to już nie będę teraz. W każdej wkładce jest, musi być taka informacja, jaki jest dopuszczalny ciężar nacisku igły na płytę, żeby no po prostu nie niszczyć igły tak mocno. Akurat no AT91, z tego co pamiętam, ma od 1,5 grama do 2,5 grama tolerancję nacisku. No ja wybrałem tą pośrednią 2, więc jak widzieliście, tam jest chyba było 2,01 wskoczyło. No i w instrukcji serwisowej wyczytałem właśnie, że ten antyskating powinien być na tej trzeciej kresce, żeby zniwelować siłę odśrodkową. No więc co, no, tak jak widać, wszystko jest sprawne. No, oprócz może właśnie tamtego cholernego pęknięcia, no ale to moja wina. No i co, no pozostanie mi wymiana tej żarówki, wymiana pasków i to, można by powiedzieć, będzie wszystko. No chyba, że zdecyduje się właśnie, że na wymianę, na podświetlenie LED. No i teraz mam dylemat, czy zrobić niebieskie, czy zrobić, jeśli już będę robił, czy zrobić niebieskie, czy zielone. Ewentualnie, nie wiem, no podpowiedzcie w komentarzach, tylko nie piszcie mi, że jakieś, nie wiem, czerwone, żółte, czy tam dajmy na to różowe, bo na pewno nie, jeśli już wchodzi w grę, to albo białe, takie jak było, może po prostu teraz jest akurat, jak się go włączy, no i się go, ja już zajmę ten szablon, żeby przypadkiem czegoś tam nie, ten, no i teraz jak włączymy, to widać, no jest taki, podświetlenie jest takie żółtawe, tak. No jeśli już zmienię na białe, właśnie takie tego typu, no to
raczej na taki zimny, biały kolor. No a jeśli chodzi o LEDy, no to w zakres, jak to się mówi, doboru koloru wchodzą tylko dwa. Właśnie to jest zielony lub niebieski. No i teraz można by było pomyśleć nad tym. Chociaż też się zastanawiam, bo też wyczytałem właściwie, że no czasami wymiana podświetlenia tych sensorów na LED powoduje wariowanie ich. No ale to jeszcze popytam kolegów na forum. Zobaczymy, co oni na to podpowiedzą. No i podejmiemy decyzję, tak? Co z tym będziemy działać? To na dzisiaj by było, można powiedzieć, już wszystko. Ja będę powoli się z wami żegnał. No i oczywiście wiadomo, nie? Tam kliknięcie to niebieskie F powoduje subskrypcję. No i później tam ewentualnie dzwoneczek, wtedy będziecie powiadamiani o nowych filmach. I co najważniejsze, chciałem przywitać wszystkich nowych subskrybentów. No i oczywiście, no starzy to wiadomo, nie? No i co teraz, no? Teraz byśmy zakończyli ten film. Kiedy będzie następny, nie wiem, ponieważ dzisiaj powinny przynajmniej przyjechać właśnie te mocowania tutaj na półki. I to już muszę wam powiedzieć, że spory wydatek, bo kupiłem zarówno na tą ścianę, gdzie wisi telewizor, jak i tutaj właśnie na tą ścianę, co teraz patrzycie, tam stoi regał. Regał będzie rozebrany, cały sprzęt pójdzie na ściany, więc wydatek spory. No ale już wydane, jest w drodze do mnie, powinno dzisiaj dojechać. No i będzie trzeba się z tym uporać, z założeniem. No, porobieniem półek, wiadomo, takich rzeczy. No i co? No i po prostu cały ten sprzęt rozlokować, tak? Na ścianach. Tylko teraz jeszcze będzie został problem, co z telewizorem, co z nim zrobić. No, wyrzucić nie warto, bo no, jest dobry, sprawny. Nic mu tam nie dolega, zresztą tak naprawdę to niewiele grał. No i co, no jak już uporam się z tym wszystkim, no to wtedy będzie można pokazać inny sprzęt. No w końcu uporałem się z naprawą, PW3015 już jest sprawny, więc cała wieża kompletna, będzie można ją pokazać, właśnie ta tam, która tam stoi. Będzie można ją pokazać, no i jeszcze dojechał właśnie sprzęt od jednego z widzów, to znaczy się Adama Kolaczka. No i tutaj chciałem ci bardzo serdecznie, Adam, podziękować, ponieważ no sprzęt otrzymałem w gratisie, tak? Więc tym bardziej jest dla mnie, jak to się mówi, cenny. No i na chwilę obecną, co mogę pokazać, to mogę pokazać właśnie AT9115. To jest właśnie ten. To jest właśnie AT od Adama. Nie miał tylko tutaj tych stroików, ale to kupiłem i są. To jest właśnie sprzęt od niego. No od Adama, tak on wygląda. Jest sprawny, przestrojony. Przyjechał jeszcze Amator 2B w wersji srebrnej. No niestety panowie z firmy kurierskiej dali potężnie ciała. Dwa ze sprzętów, które przyjechały od Adama, zostały uszkodzone. Amator, po prostu panel jest pęknięty. Ja go tam skleiłem, ale to już nie jest to. No da się to uratować jeszcze, że to będzie, jak to się mówi, działało, tylko no muszę to wszystko poskładać, ponieważ no panel, wiadomo, musiałem zdjąć, połatać, to musiało się pokleić. No i po prostu muszę to złożyć, zobaczyć,
Amator odpali, znaczy on odpali, bo on działał, tylko teraz muszę znaleźć przyczynę, ponieważ nie gra radio. Nie wiem czemu. No ale to trzeba poszukać, trzeba mieć czas, miejsce, jak widzicie stoi ten, a potrzebuję miejsca, żeby to wszystko zrobić. A ponieważ tego szykowałem właśnie na prezentację, no więc najpierw to po kolei. Panel jest sklejony, wszystko jest, teraz tylko trzeba znaleźć, dlaczego radio nie działa i no i to praktycznie było wszystko. No i jest jeszcze, przyjechał jeszcze właśnie tuner Kleopatry, który na chwilę obecną nie wiem, co jest z nim, nie tak, w każdym razie na pewno nie jest tak z obudową, ponieważ no jest popękana, połamała się, nie? Jak paczką rzucali, no to wiadomo, logiczną sprawą także się to poniszczyło. Powiem tak, no więcej z tej firmy nie skorzystam, nie? Dlatego że ostatnimi czasy po prostu kurierzy zrobili się bardzo chamscy. I w ogóle ta firma już, większość firm, za pośrednictwem których ja zamawiam paczkę, po prostu zrezygnowała z ich usług. Po prostu, no, za dużo skarg, tak? No, jeśli oni nie szanują, jak to się mówi, cudzej własności, no to złożyłem niby reklamację, no, ale oni mi zaśpiewali, żebym ja im przedstawił rachunki za sprzęt, który ma 30-40 lat, tak? No to niech oni mnie pocałują, wszyscy wiemy gdzie. I sobie odpuściłem, ja sobie to naprawię, jakoś tam poskładam, może kiedyś tam dostanę jakiś ładny panel, więc do tego amatora, więc też wymienię. No a jak nie, no to będzie ten, który jest, tak, no jak na razie, no, zobaczymy później. No i co, no i to tyle, a z Kleopatrę, no to pokażę dopiero, jak to się mówi, wezmę się za nią, zobaczymy, co jej tam ewentualnie jeszcze uszkodzili, oprócz tej obudowy. No i jak złożę pan amatora do kupy, będzie sprawny i działał, wtedy też go wam pokażę. Ale to przyszłość. Na razie bliżej nieokreślona. No dobra, to ja się żegnam na dzisiaj. Pewnie dzisiaj film się ukaże. Gdzieś koło południa, może po południu, zobaczymy. Jak szybko się to wszystko zdąży, jak to się mówi, przetrawić, bo dostępu do komputera w dalszym ciągu nie mam, więc wszystko muszę zrobić telefonem. Muszę powiedzieć, że oglądałem ostatni, właśnie poprzedni odcinek, no to nie wyszło to nawet tak źle. No to co, to by było, można powiedzieć, na tyle na dzisiaj. Piszcie, co sądzicie o tym gramofonie.